i ziomale. Jestem w Reni, jak widać lecę 23 na godzinę. Z przodu łyżko krokodyl i jak widzicie moja przyczepa. Tata przede mną leci Massey Fergusonem z przyczepą pełną i z rozrzutniczkiem. Jedziemy na długosiodło. Po 2 lata temu zabrakło tu nam trochę gnoju, więc mamy trochę go na płycie. Postanowimy go dowieźć teraz. A w przyszłym roku na pewno będzie nowy szedł. Dowieziemy to, co nie było pognojone. Ja za sobą mam pługi. Nie będę tutaj kręcił, bo jak widzicie tutaj ruch spory. Becia właśnie mnie minęła. Teraz mija tatę. Jesteśmy już na praktycznie w Długosiedle. Tutaj jak się las kończy, za sekundę będziecie widzieć. Już zaczyna się miejscowość Długosiodło i ulica Podboże. Kiedyś była to miejscowość Podboże, a teraz jest to ulica Podboże. O, tutaj jest brzydki, kurde, uskok. Jak jechałem Massey Fergusonem siać, to zerwało mi przód do góry. O, tutaj. Zaniżyli ostro ten... Hopla, hop, hop. Na 2 kołach stąd MF-em wyjeżdżałem, jak pędziłem trochę szybciej. Tata pojedzie dookoła przez Długosiodło, a ja tutaj przez pola przejadę. Chociaż też pasowałoby mi też jechać przez Długosiodło i byłby spokój. I nie wiem, czy tak nie zrobię. Pozdrowienia dla Cycyliusza, który gdzieś tam mieszka. Oj, gdzieś tam. My mamy tam na celu górkę. I trzeba tak dookoła przejechać, bo tam nie ma przejazdu. Się nadkłada troszeczkę. Obyśmy teraz nie przekroczyli 40 na godzinę, ograniczenie jest. Tutaj obornik rozwieziony już. Tata zasuwa Fergusonem. Ja Renią. Tak to wygląda. Trochę zielono. Nie połapaliśmy wszystkiego owsu. Trochę pewnie wiatru za dużo, ale to nic. Sąsiada było tyle tutaj tak zielono, że aż musiał pryskać. Jęczmień skosił, zimowy skosił na koniec żniw, o tak. Czy to wiosenny? Nie, wiosenny, bo siał razem ze mną. Pługi ładnie kręcą, nie ma co tutaj narzekać na ich kręcenie. Korenia pięknie, mięknie, jeżdżę, nie żałuję gazu. Tak dwa przeważnie, tak na tych 540, tutaj 2 200, 250 trzymam. Niech pracuje silnik. John Deere podobno zyskują moc przy właśnie 2100 obrotów. Dymu nie widać z tłumika, więc jest ok. Włożyłem, tacie, resztę. 2,5 rozrzutnika, jak widzicie, było na przyczepie. Odpięłem łychę.
zawiezie do tata do domu, ja będę orał bez łychy. No i tutaj trzęsie tata, jak mówiłem, że zabrakło nam środkiem i tu na tą górę taki zubel, no ale jedną przy drugim się orze razem. Dobra, ja zaczynam orać. Wygląda. Myślę, że jest naprawdę w porządku. Oram na jakieś 20, max 25 miejscami, zależy gdzie jak co wychodzi. Oram renio, no bo wiadomo, Ferguson jest trochę słabszy. Tutaj renia ma co pracować, miejscami trzeba redukować do, tutaj do półbiega, który sobie trochę wyje, ale to standard trenówek, które już trochę pojeździły na tym świecie. Trzeci rok panel sprawuje się bezawaryjnie, tam tylko tutaj o, podchodziły te tasiemki, ale to silikonem mam je zamiar poprzyklejać. Tutaj jest bezproblemowo, wszystko działa. Podłokietnik jeszcze nie zrobiony, niedokończony cały czas. Zaraz będziemy wsadzać półbieg, bo już renia mięknie. Jest dobra ziemia, jak widzicie. Nie mam siłowników do szyby, nie mam czasu ich kupić i tak jeżdżę bez nich. Tata już się spiął. Będzie uciekał zaraz, ma przejechać jedno okrążenie za mną. Ja już zacząłem tam górę orać, pokażę wam to w następnym nagraniu. W następnym, że tak powiem, klipie. No i oramy, cały czas oram. Jeszcze trochę zostało tu do miedzy, jak widzicie. Myślę, że dwie godzinki jeszcze tutaj sobie spokojnie pojeżdżę. Tata w tym czasie może tam umyję przyczepę, chociaż łychy nie zdejmie, bo łycha leży na przyczepie. A już renia zaczyna czuć puch. Trzeba dawać jej trochę podłogę bardziej, żeby miała lepiej, niech więcej pali. Tyle. Już tutaj się na ilość paliwa na hektar nie patrzy. Duma się zaora. Tu jest taka ziemia, że widzicie, świecą się skiby, agregat dwa razy i to jeszcze by się przydała najlepiej tu brona aktywna. Nikt mi nie powie, że ta ziemia jest ziemią lekko, bo renówka schodzi do czwartego biegu. MK, czyli wolniejsze, i czwóreczka jest właśnie łączona. Możecie zaraz zobaczyć, patrzcie, jak się ładnie ziemia świeci. Tutaj pasowałoby orać renią trójeczkami, ale nikomu się nie chce tego korpusa odkręcać, więc się ora czwórkami. Mniejszy. Patrzcie się, co robi napęd w renówce. Tak to wygląda z tyłu. Taka tu jest ziemia. Półbieg. Czwórka na półbiegu, polowa. I renia zaczyna siłę łapać. Patrzcie się, jakie sztywniutkie. Jest najlepsza klasa ziemi, jaką mam. Tutaj jest glina, ale tutaj dołeczkiem, jak ten słup przede mną, tam jest trzecia klasa. Tam rośnie tak, że to głowa mała. Dobra. I powiedzcie mi, czy 30 tutaj, kurde, wam dwójki uciągnie. Nie ma takiej, kurde, opcji. Teraz włączymy jedyneczkę, bo oram przeważnie jedynką. Dawaj, hajdzie do przodu. Dawaj, hajdzie od siebie. Poczekajcie, dobra, tak jest luz. Do siebie i do przodu jedyneczka. Półbieg włączamy.
do domu. I tutaj na stary podziałce na trójkę. Oj, obrotów nie wsadziłem, rejnia stęka. Trochę za głęboko, na 3 i jakieś i pół. Tutaj jest ta skala trochę przestawiona na jedynkę, można powiedzieć. O, i tak to wygląda. Jak mówiłem, 20-25 cm, trochę za płytko, cyk, głębiej, damy. O, i teraz jest ideał. Tutaj nie ma co narzekać. Nie, no teraz czutkę znowu pierwsza za głęboko. Renia ma na tym, z tym panelem bardzo wrażliwy podnośnik. Halo, teraz jest wszystko ok. Nawet uchylę szybę i wam pokażę to. Bez szyby. Tu nie ma co się przyczepiać. Teraz ciutkę pierwsza za duża, ale to zależy jak tam renia się ustawi. I o ramy, cały czas pola ubywa. Data poszedł na kawkę do Adasiowej, jak to się mówi, bo to jest Adasia pole tutaj. My je dzierżawimy. Przydałoby się więcej, kurde, no nie pogardziłbym jeszcze z drugim tyle, a nawet i 3 razy tyle w tu polem. No ale kurde, żebym ja był w domu, to można byłoby sobie tutaj więcej ogarniać. Miejscami ciutka niewkręcona, bo brakuje mi jeszcze takich ślizgów na koniec korpusów, każdej odkładni, żeby przyciskał to, co odkręci. Psami trochę mało dociśnie, ale to się nikt takim czymś już nie przejmuje mocno. Jak wam mówiłem, jeżdżę tak do tej 540 tysiąc podziałki pokazującej obroty wałka WOM. Tak to wygląda. I tak to jest. Skończyłem właśnie orać. Mój największy kawałek w jednym kawałku, że tak powiem. 3 hektary zaorane. Renia jęczy, stęka i nie wymięka. Uciekam do domku. Orać dalej. Zostało do zaorania 1,5 hektara pod zboża. Kurde, tutaj jarę. Co ja gadam, jarę, o zimę. Pierdzieli się we łbie, no, ale to bywa. Więc trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrowienia od Belarusa. Niech ja tu jakoś złapię renię. Pozdrawiam, piąteczka.